Pod tym filmem powiedziałem wam, jedna łapka w tym filmie to pół kilometra, które zrobię na rowerze. Czyli właściwie rzecz biorąc, dwie łapki w górę to jest jeden kilometr, który zrobię na rowerze. Ale ja postanowiłem, że tych łapek będzie za mało. W sensie, no było za mało, więc postanowiłem, że wezmę jeszcze z dwóch następnych filmów łapki, wtedy je zesumuję i podzielę przez dwa. No i z tego wszystkiego wyszło 19. Więc w dzisiejszym filmie będę musiał zrobić 19 kilometrów. Ale jest jeden warunek, muszę to zrobić w godzinę. Jeśli nie wyrobię się w godzinę, to następna minuta będzie się liczyła jako jedna pompka. Więc jeśli przez 10 minut się spóźnię, muszę zrobić 10 pompek dodatkowo. No więc jeśli wam się ten pomysł podoba, zostawcie łapkę w górę, suba, który się znajduje na moim palcu tam na dole, żeby nie pominąć żadnych filmów w ogóle. No jeśli wam się podoba i żeby nie pominąć żadnych filmów, ogólnie zostawcie suba, bo jest kilka powodów, dla których powinniście to zrobić już wcześniej. Ale ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Wyruszamy za dosłownie chwilę, więc proszę państwa, przygotujmy się. Mamy godzinę 11:49, o 11:50 startujemy. 3, 2, 1, start. Widzowie, zaczynamy. Zaczynamy ten niesamowity challenge. Średnio musimy jechać 20 na godzinę, tak mniej więcej bardzo. Piedro, nie opieprzaj się, dlaczego ty tak wolno jedziesz? My tutaj trzymamy tempo. Bardzo ciężko się jeździ z kamerą w ręce, więc będziemy na pierwszych lepszych światłach. Będziemy musieli zmienić, w sensie wyłączyć kamerę, więc będziecie musieli wierzyć na słowo, tak, że pojechaliśmy. Nie, dlaczego? Kuźwa, zielone się włączyło. Ten niesamowity obrazek, który właśnie widzicie, to jest obrazek mnie, zmęczonego, zadyszanego przez to, że gadałem do was cały czas. W sensie, no ja bardzo dużą część wyciąłem tego, bo powtarzałem się po prostu. No i największym problemem tego wszystkiego było to, że trzeba było jechać pod wiatr i to może nawet zobaczyć po moich włosach, jak one mi w ogóle wszystkie latały, nawet te z tyłu. No naprawdę było ciężko. No a teraz zobaczycie, co się stało dosłownie chwilę później. Najgorsze tutaj nie była sama prędkość. No prędkość to była właściwie tutaj normalna, ale kuźwa. Sam fakt, że cały czas jedziemy pod wiatr, był słaby, tragiczny i w ogóle wszystko. Więc niestety, ale chyba nie podołam tego, temu wyzwaniu. Nie wiem, co zrobimy, ale coś na pewno. Jadę do nich i zobaczymy. Rowery są do dupy, dlatego jedziemy sobie samochodem. Ty k***a! Wyjmujemy stamtąd. Baba, jedynka. Scratcha robiłem animację, jak jedzie samochód i nagrałem swój dźwięk. O Bartek. Pytacie, co robię? Łowie. Jesteśmy tutaj sobie w Narni i co? I Mateusz próbuje wyłowić nam most. W sensie tą drabinę taką pseudo. I jakby ona była włożona tutaj i ogólnie fajnie było. Ale się dygłem. O k***a, takie podanie. Bo jak mnie to przeważy, nie? To będziecie mieć... Słyszałeś to? No, słyszałem. Wejdź na most. Badeska je... To ja... Kurwa! Serio, ja tam powinienem być, a nie ty. No. Co? Co? Dobra, kamień, papier, kto idzie pierwszy? Nie, ja na to nie idę w ogóle. No dobra, dawaj ty, mej. Nie ma szans, że na to idę. No bo co? Bo się kuźwa boję. Dobra, robimy zakład. Ile tam? 200 lajków pod tym filmem i Tymek idzie. Zamkniętymi oczami. Patrzcie, to maszyna. W poprzednim filmie zaczęliśmy pracę nad gokartem Grima. Lecz przez naszą nieudolność umysłową nie daliśmy rady nałożyć łańcucha na zębatkę, więc musieliśmy wezwać niezawodnego, uzdolnionego, normalnie niezawodnego, po prostu wszystko, mechanika Mateusza. Te się naprawiamy go i będą drifty. Patrzcie, jak na koło idzie. O nie, właściciel przyszedł. Złotkiem idzie na nas. To są ręce, które pracują. No k***a, rzeczywiście, czekaj. Ja no, wiem, że tego się nie. Dobra, ja to jeszcze założę ten, bo nie mogę stracić honoru. Założyli się o honor. On mówi, że on to naprawi. A to. On mówi, że on to naprawi. Tą zostawimy i to, tą zdejmiemy. A to pokaż, co z tym. To dziku odkręcał. No w
widać, bo luźne. Ej, a najlepsze jest to, że my przy tym się 3 godziny jakoś bawimy. Ej, ogólnie to bym wziął Bosza, naciął śrubę i wkrętakiem to odciął. No kurde, zaraz to wyrwę. Nie no, spokojnie. Tu przy nas jest właściciel. On idzie do zawodówki, jak prawdziwy mechanik. On tutaj nie walczy o honor, on tu walczy o zawód. A ty na co idziesz? Na Mad Geo? Oblicz ci coś? Ziomo? No oblicz. Jakaś szansa, że to sp... Ale to, że tam nało... Ale to nie... Ale nałożenie daj tego mi... tam... Nałożenie tego tam to nie jest żadne wyzwanie. Daj mi spokój. Walczę. I wywalczę, chodź. Zobaczymy. A nie w tą stronę. Nie naprawiliśmy tego w 3 godziny. W 6 osób. A ten próbuje to naprawić chwilę. Sam. A mówiłem, że tego nie naprawi. Mogłem się o pieniądze założyć. Już k***a prawie. Dajcie mi spokój. Założę to. Słowa tracisz materia. Honor! Tracisz honor! Tracisz honor! Dziękuję, kurwa! Działa? Czekaj. Działa? No pewnie. Czekaj, bo nie wiem czy... Ale uważaj, bo to może spać. Przynieś siodełko. Panowie! Działa? Dziękuję. Po honorze. Proszę odstawić młotek. Historyczny moment zakładania siodełka. No, ktoś mi zrobił. Uwaga, prawie. Uwaga. Ja spompował. Czekaj. I napier... Patrz jak ręczny zaciąga. Pokujemy kolegę. To się pod górę. Dobra, jedź! Ej, co ty zrobisz? Bieg zmień! Nie da się! Nie da się, zepsutej! Ej, co możesz sobie biesek zobaczyć, co zrobiłeś, albo co spieprzyłeś. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Tak przez płot. Żebrudna na ręka. Dobra, mamy to. Ogólnie to się już poddawałem, ale widzisz. Nigdy w życiu się nie mogę poddawać. Trzeba walczyć do samego końca. Naszym celem było przejechanie się tym go-kartem gdzieś, by po prostu się zabawić. Więc przyjechaliśmy na drugi dzień i kontynuowaliśmy naszą pracę. Pokaż co zepsułeś. No zepsuł. Jak? Zepsuł, nie? Zepsuł. Włóżmy to do tego kartona. Mamy taki karton, który w ogóle też jest w zestawie. Karton, kuźwa, to jest pudełko, które się wkłada tu. To jest bardzo fajne. To jest taki mądry i mi to rozłączy. No dawaj, po kolei. Ej, na praktykach byś już dostał ale cichutka sprężarka, ja mam taką, co na całe osiedle się wydziera. A cichutka tego. Do starego. Ile? 10. Ale dopiero mam 2. Nie no, 2,5 damy. Dobra, zakładamy panowie. Dobra, możemy bez tych śrub jeździć, o co tu wam nie, chodzi? Pewnie. O co biega? Nie no, ruszysz to od razu ci koło spadnie. Co ty gadasz? Kurde, za duże palce ma. No bo jesteś może za... Dokończ! Za inteligentny. Mm-hmm. Za duży zasób wiedzy posiadasz, no. 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 Po napompowaniu kół przetestowaliśmy go karta, żeby zobaczyć co jeszcze trzeba zrobić. Ogólnie zrobiliśmy tutaj taki mały przegląd. No i do tego przeglądu należał ten zjazd na przykład. No to był w sumie jedyny ten przegląd. Jakby, no, jedyny etap. Ale kierownica. Brawo. To nie działa. To trzeba zmienić jakoś w środku. W tym tu, w tej... A, czyli tego, co się nie da rozkręcić. No to dzisiaj rozkręcisz sobie, nie? Ogólnie to widziałem ludzi, którzy tutaj wkładali normalnie tylny taki bębenek, nie? Z tymi, jak masz w rowerze. I w sensie, normalnie przyrzutki tą kasetę. Z roweru. Kasetę. No kasety, no. Kaseta albo wolnobieg, bo są dwa rodzaje. Ej, a w ogóle my się założyliśmy honor, że ja odkręcę tą śrubę, czy założę łańcuch? Że założysz łańcuch. A tego nie! Gokart nadal nie był w pełni gotowy do jazdy przez biegi, które po prostu nie działały i nadal nie działają. Więc dalsza część pracy po prostu polegała na zmianie biegu, żeby dało się normalnie pedałować. Ale mam torksy, nie mam imbusów. Mam gwiazdkę, uratujemy tą śrubę, wykręcimy i Boże. Odkręca się grim, patrz! Ej, chodź z kamerą z tej strony. Odkręca się? Ja to najpierw muszę opisać, jak to działa. No to jest ta linka. To nie działa nawet do tego. O, teraz masz najmniejszy bieg. Puść. Dobra, czyli wiem jak już zmieniać. Wow, ty ciężko się jedzie. To się wiesz, bo ja jestem ulany. Pa, Tymoteusz dzisiaj oceni zrobionego karta, oczywiście przeze mnie. Po zmianie biegu musiałem na chwilę pojechać i przez ten czas Biesek z Grimem złożyli cały pojazd i nagraliśmy moją reakcję. No, wyglądowo naprawdę... Robi wrażenie. Robi wrażenie. Chciałbym go sprawić na drodze. No. Tak, ale zajebiście się jedzie. Zawróceniem to może być ciężko. Ale...
Po próbach ostatecznych przyszedł czas na pierwszą jazdę, taką oficjalną, którą chcieliśmy zorganizować do Narni, ale... Mówi, że po tym nie można jeździć tym na chodniku, a nie na ulicy. Ale to jest traktowane jak rower. No. I mówi, że mamy wrócić się. Ale to jest traktowane jak rower. No co ty gadasz? Zobaczcie, co Tymek chce brać. Nie może normalnie na takim siedzeniu położyć. Musi takie gówno brać. Chłop, to skuterem jedzie po chodniku. Oszalał. Dzień dobry. Dzień dobry. Ładny skuter. 2000 years later. Udało nam się przemyślić go karta. Dobra, wjeżdżamy sobie do Narni, proszę państwa. Wiem, że mnie nie widać, no ale jest jak jest. Dobra, panowie! Ale mnie podbiło! Wrażenie jakieś. No zarąbiście, ty masz to nagrane, nie? Jak zjeżdżałem. Chłopie, takie emocje, że nie. Normalnie ci dupę podbija, nie? To ci się zajebiste amortyzatory. W nerki, nie? No chyba jo. No to w nerki ci się wbija to siedzenie, jak podskakujesz. Tu jedyna amortyzacja, to jest jak masz mało powietrza, to wiesz, to opony ci trochę amortyzują. Nie ma. Nie widzieliśmy żadnego psa. A ja myślałem, że ona do nas się próbuje. A zaczekam, miała pani. Nawet nic ona sobie powiedziała. No. Ogólnie to plan jest taki, że... Jeździmy gazelem na kole, proszę państwa. Chodźcie. I... Hyc. Ogólnie to sprawa jest taka, że jedziemy sobie teraz na boisko. Dobra, jedziemy? Jadymy na kole. Ty lepiej tego nie trzymaj, nie? Mówię ci serio. O co ci chodzi? No, ale mówię ci całkowicie serio. Dobra, dawaj. Wow! Widzisz? Dlatego mówię, że masz uważać. Ale patrz! Weź tak nie rób, bo się wywali. To jest mały ruch kierownicą. Jan ma wspomaganie, zdołasz to. Patrz to. Czekaj na parking. Czekaj. Daj mi teraz. O kurde, pa! Ale wybory zajebiste tutaj jechać. Daj. Tutaj. Piesek się będzie poniżać. Zobacz, ludzie się patrzą jak na debila, ale było warto. Instruktor? Dobra, let's go. Wow, ale na koło poszedł. Poszedł jak diabeł po szosie. I cyk w prawo, manewr. Proszę cię zatrzymać na kopercie. Dobrze. Teraz do tyłu. Ty, bo ja muszę... Wow, ej, nie. Myślałem, że łańcuch spadł. Ale na koło idzie. O nie, szkło. Fak. I żółwia. Dobra, czoła. Dobra, fajnie. Opiany. Widziałem, to było dobre. Jadę. Ale przyciera. Wow, to było dobre. Jedziemy do centrum miasta i będzie super. No zjedź. Dobra, to dawaj jakieś pożegnanie czy coś, Green. Jeżeli nie przeżyję, nie polecam gazeli. Do widzenia.